Dobra, myślę, że nie ma co czekać tam na kolegów i koleżanki, które stoją przy barze. Dobra, miło mi was bardzo powitać na... To było nie fair. Niestety, no ty pierwszy wyszedłeś, więc pierwszy wróciłeś, dobrze. Na prezentacji Event Storm i jak zmapować dowolny proces, który chciałem wam pokazać, w jaki sposób ta prosta, bardzo lekka technika pozwala zwizualizować dowolny proces, dowolny problem, z którym się zmagamy, dzięki czemu potrafimy się bardzo łatwo ze sobą komunikować. Rozwiązujemy problem o wiele łatwiej niż to rozwiązywaliśmy przedtem. Dwa słowa o mnie. Ja nazywam się Radek Maziarka. Ja na co dzień pracuję jako Solutions Architect. Dodatkowo tam doradzam firmom, pomagam organizacjom pozarządowym. Na co dzień, trudno powiedzieć, że na co dzień, ale współorganizuję także wrocławską grupę .NET. Także można powiedzieć, że taki ciekawy crossover dzisiaj jest w ogóle tutaj. Posty... Moją wiedzą staram się dzielić na radekmaziarka.pl. Tam są rzeczy zarówno techniczne, jak i miękkie. Tam jest ta prezentacja, którą tu opowiadam razem z materiałami, jest właśnie tam na stronie umieszczona. No i jeśli zachęcam do śledzenia mnie na Twitterze, tam tą prezentację również rzucę z linkiem, więc tam możecie mnie bezpośrednio złapać. No i nie przedłużając. Dla mnie w ogóle temat event stormingu rozpoczął się od takiego prostego pytania. W jaki sposób szybko poznać złożoność biznesową i przeistoczyć ją w jakiś model? Czy to biznesowy, czy techniczny, to jest pytanie już jakby kolejne. Tylko w jaki sposób tą właśnie wiedzę, te informacje, które są różne u każdej z osób, która ta wiedza się jakoś rozkłada, część ma z tego konkretnie obszaru, część z tego drugiego, ludzie ze sobą nie rozmawiają, ludzie ze sobą przerzucają problemy tylko na drugą stronę. To wszystko jest później oczywiście kopiowane bezpośrednio do kodu. Kod jest różny w wielu miejscach, bo się ludzie ze sobą nie dogadują, bo ta wiedza jest inaczej rozdysponowana. De facto powielamy te same problemy właśnie w technologii, te, które mieliśmy na poziomie organizacji. No i ja się, no, w jaki sposób to jakby to można poprawić? Ja to pytanie nie zadawałem sobie tak jakby w próżnię, ponieważ my mieliśmy konkretny problem. Mieliśmy 3-letni monolit do rozbicia, no, który wygląda mniej więcej właśnie tak. Tam wszystko było ze sobą... Tam, no właśnie, to wiecie. W Javie to oczywiście byłoby super. Tam poza tymi atrybutami w Springu, nie? Bo tam to cała magia. Dobra, nie, bo już mi się skończyły żarty o Javie, także wiesz, ja więcej już nie mogę. Mieliśmy taki monolit, tak? No i trzeba było go w jakiś sposób rozdzielić, bo chcieliśmy dodać nowy zespół, zacząć pracować nad konkretnymi obszarami, a po prostu nie byliśmy tego w stanie zrobić, bo wszystko było ze sobą tak bezpośrednio połączone, że dodanie jednego komponentu tutaj, jednej nowej funkcjonalności rozbijało nam rzeczy po prostu w 5 komponentach dalej. No nikt się nie za bardzo widział, dlaczego tak jest. No, wszyscy pracowaliśmy bezpośrednio po omacku. No i padło pytanie, może event storm w takim razie, tak? Może to nam by pomogło. I zadam wam teraz pytanie, żebym tam wiedział, na jakim, jak głęboko mam ten temat opowiadać. Ile z was słyszało o event stormingu, tak nie wiem, przeczytało jakiś artykuł? Dobra, jest tutaj zdecydowana większość. A kto z was już jakby brał udział, prowadził taki warsztat? Dobra, też jest parę osób, więc może nie będę jakoś tak bardzo, bardzo głęboko tutaj w ten temat wchodził. Event storming, temat znany już, wprowadzono od 2013 roku przez Alberta Brandoliniego, którego sercem jest ta karteczka, czyli zdarzenie konkretne, zdarzenie biznesowe, zdarzenie, że coś się stało, coś istotnego miało miejsce. To jest bardzo ważne z punktu widzenia jakby opowiadania samego procesu, bo skupiamy się na tym, co się rzeczywiście dzieje. Odcinamy cały ten boilerplate, odcinamy wszystko, co jest dookoła niepotrzebne, skupiamy się na tych ważnych biznesowych elementach naszego procesu. No i to, co jest na samym początku, to jest bardzo taka chaotyczna eksploracja. Po prostu bierzemy, rzucamy wszystkie karteczki, jak leci. Co nam wchodzi w procesie? No tak to wyglądało na jednej sesji, którą właśnie prowadziłem. Mieliśmy takich ścian 4. No bardzo, bardzo potężne jakby domena. I chcemy to robić w taki sposób, żeby nic nam nie przeszkadzało. Po prostu rzucamy te karteczki, aż się w końcu czujemy spełnienie. Czujemy, że taki, wiecie, ulgę w serduszku. Jest dobrze, tak? To już chyba wszystko jest.
No i to, co się dzieje dalej, no to jest jakaś pewna strukturyzacja tego procesu, tak? No to sobie to bierzemy, układamy w jakąś całość. Dodajemy tam jakieś strzałki, że to się podąża, czasem idzie w dół, czasem idzie w górę, czasem sobie idzie standardowym torem. Mamy jakieś gdzieś zdarzenia, które się jeszcze dalej rozdzielają. Żeby to wszystko wspomóc w jakiś sposób, no to dodajemy sobie dodatkową notację do tego, dodajemy jakieś pytania, problemy, dodajemy sobie jakieś polityki, czyli tak zwane jeśli coś, to coś. Jakieś konkretne decyzje, które mają miejsce, jakieś metryki. W zasadzie ogranicza nas tylko własna nasza inwencja. My, jakby ta sama metoda pozwala nam robić, co się podoba, dopóki wszyscy na sali wiedzą, o co chodzi. My, jak wygląda taki warsztacik, no to zaczynamy oczywiście, trzeba mieć odpowiednio dużą ścianę. To jest akurat przykład sesji w firmie Freshmail, która tam refaktorowała swój system do wysyłki maili. No i tam bardzo, oni mają właśnie świetny przykład, jak taka sesja wygląda. Ta sesja jest w zasadzie bardzo prosta, bo na samym początku dodajemy tylko karteczki, pojawiają się jakieś pierwsze problemy, zaczynamy strukturyzować to wszystko. Kolejne problemy, jak widać, dużo problemów, to jest jakieś systemy zewnętrzne, jakieś dalsze jakby tam strukturyzacje do tego wszystkiego. Czyli po prostu karteczkami, które są do kupienia za jakieś kilka złotych w każdym sklepie, plus jakaś taśma tutaj, to jest chyba od Plotera, jeśli pamiętam dobrze opowieści Wojtka, to jesteśmy w stanie, nie wiem, po prostu dowolny problem w jakiś taki sposób zwizualizować. No i dobra, no to jak z tym monolitem tam było? Było sobie tak, że no wszystko właśnie było połączone ze wszystkim. To była konkretnie aplikacja do sprzedaży biletów, no i powiedzmy, że sprzedawaliśmy bilety na stadiony, bo powiedzmy, że tak to mogę jakby tą domenę zanonimizować. No i to była taka sytuacja, że jakakolwiek część właśnie z procesu sprzedażowego wiązała się z pricingiem, wiązała się z jakimś tam asortymentem, wiązała się z dostępnością, z takimi bardzo krudowymi, wiecie, elementami typu dodaj nową salę, dodaj jakiś nowy stadion i tak dalej. No po prostu, wiecie, połączenie wszystkiego ze wszystkim. Czasy odpowiedzi były dramatyczne tam, żeby dowiedzieć się, jaki jest wygląd danego jakby obszaru tej sali koncertowej, no to trwało to kilkadziesiąt sekund, kilkanaście sekund. Tam to było prawie nieużywalne w takich rozwiązaniach B2C bezpośrednio, czyli to, że jak ten klient sobie klika po tej stronie, większość naszego ruchu obsługiwała właśnie aplikacja, obsługiwał jakby sam biznes bezpośrednio. No i przez to nie było możliwości wprowadzenia nowego zespołu. No bo ten drugi zespół, który by wszedł, by sobie deptał po piętach. Literalnie by nadpisywał ten sam kod, który ktoś inny robi. No dopóki nie wiedzieliśmy, w jaki sposób to wszystko sobie podzielić, to nie było w zasadzie możliwości nic więcej tam zrobienia. No i to był chyba największy taki problem, że nikt tego w zasadzie nie rozumiał jako całość. No bo co z tego, że my sobie wiedzieliśmy, że na przykład ten architekt zna dobrze model sprzedaży biletów, jak nikt nie wiedział, co się wiąże z tym dalej, bo to już wiedział ten drugi architekt, który na przykład nie spotykali się często, tak, bo oni mieli inny model pracy, oni po prostu tylko się przerzucali jakimiś zadaniami. No i tak praca nad takim jakby systemem wiązała się z tyloma problemami, że jakby klient nas challenge'ował, no bo to zawsze jest tak, że jakby pewna zmiana jak dopóki nie zajdzie, dopóki ktoś nam nie postawi, wiecie, po prostu noża do krtani i powie, no rób coś, no to wtedy są nagle jakieś nowe pomysły, nowe sposoby rozwiązania problemów. No i my przeprowadziliśmy taki event storming. Samo to trwało około dwie sesje po 4 godziny, bo w 4 godzinach ludzie byli już tak wyczerpani, że po prostu mentalnie, że nie byli w stanie dalej działać. Następny dzień, kolejna sesja, rozwiązaliśmy ten problem. No i po dwóch takich sesjach udało się takie rozwiązanie nam stworzyć. I to, co jest tutaj świetne w tym, co nam się udało zrobić, to fakt, że tutaj mieliśmy całego cruda. Tutaj wiedzieliśmy, że to jest coś kompletnie niepotrzebnego, tak zwane encja na twarz i pchacz. Tak? Po prostu jakkolwiek byśmy to nie zrobili, jakimi studentami byśmy tego nie zrobili, będzie to super. Tak? Nieważne, po prostu to jest taka rzecz, że ktokolwiek się tego nie złapie, to będzie dobrze. Ale to, co było ważniejsze, to zauważyliśmy, że mamy jeden bardzo długi proces biznesowy, który idzie nam de facto przez dużą część naszej aplikacji, czyli to właśnie ten proces zamówienia. I ten proces
On sobie tak działa, ale w paru miejscach komunikuje się z pozostałymi obszarami. Tutaj ma wejście, tutaj ma zapytanie o dostępność, tutaj jest jakaś karta, jakieś discounty, jakieś płatności bodajże tutaj są. Czyli my to wszystko byliśmy w stanie zobaczyć, w jaki sposób ta logika biznesowa działa, w jaki sposób ona się komunikuje z każdym jakby z tych obszarów. Dzięki temu mogliśmy zauważyć, że dało się na przykład wydzielić moduł odpowiedzialny za tak zwane capacity, czyli o obliczanie ilości miejsc na sali. Czyli zauważyliśmy wszystkie zdarzenia, które odpowiadają za to, żeby budować taki stan. My te wszystkie zdarzenia mogliśmy wtedy łapać, następnie budować taki stan sali i udostępniać taki moduł na zewnątrz jako po prostu usługę. Tak? Czyli ty, nasz moduł karty, czyli zakupu danego produktu, mógł zapytać jako: hej stary, daj mi informację, jaki jest nasz widok sali. Proszę bardzo. Miał te informacje gotowe, nie musiał przeszukiwać tego całego zbioru informacji, tylko po to, żeby dostać jakiś konkretny read model. Tak? My ten read model budowaliśmy w trakcie już bezpośrednio zakupów. Jest moduł nie dotykać. Nie, to jest nie dotykać, to znaczy, żeby nam pani sprzątające nie wyczyściły tego. Ale dobrze zapytałeś, bo na przykład tutaj był moduł cen, no i on ma właśnie parę takich bardzo ważnych pytań, które sobie musieliśmy odpowiedzieć, a które w zasadzie nikt nie wiedział, dlaczego one są tak, a nie inaczej. Po prostu coś zostało napisane, coś działało, ale nie było na tym żadnej podstawy czemu. I się później okazało, że no można było to realnie po prostu uprościć, bo sobie tylko nałożyliśmy taką warstwę dodatkowej złożoności, bo nam albo kiedyś komuś się coś wydawało. Masz rzeczywistość... Ale indywidualną interpretację podatkową do tego mieliście, tych cen, tak? To, co na przykład zrobiliśmy też, to właśnie tutaj, jak widzieliśmy sobie ten moduł, zrobiliśmy takiego krótkiego po to, żeby wydzielić to capacity, czyli takie obliczenie objętości, i udało nam się zmniejszyć czas odpowiedzi 20-krotnie w ciągu krótkiego dwutygodniowego poca. Po prostu wiedzieliśmy po takim warsztacie, które zdarzenie mamy nasłuchiwać. Następnie na podstawie tego zbudowaliśmy nasz read model, udostępniliśmy to dalej, wszystko sobie bezpośrednio sobie działało. Było naprawdę super nam dowiedzieć się, w jaki taki bardzo lekki sposób, kiedy tutaj były zarówno osoby techniczne, jak i biznesowe, tam był analityk, było dwóch analityków, i oni byli w stanie z każdym z nas rozmawiać o tym procesie, tak? Jak równy z równym. Nie było takiej bory, że teraz są takie techniczne rzeczy, to ja już nie będę słuchać, nie? Bo teraz to już mnie nie obchodzi. No, Event Story niesamowicie nas złączy, niesamowicie pozwoli nam wspólnie z sobą się dogadać, rozwiązać ten konkretny problem. Patrzę, coś tu jeszcze jakby nie dopowiedziałem. Jeszcze nie dopowiedziałem o tym, że od razu zauważyliśmy, jakie są nasze systemy zewnętrzne. Od razu była informacja o tym, na co zwalać winę. Wiecie, to nie działa, bo coś, to nie działa, bo coś. Tak? Ale my wtedy wiedzieliśmy, jakie są te systemy, jakie są z nimi problemy, bo sobie je zidentyfikowaliśmy. I następnie byliśmy w stanie zrobić taką warstwę abstrakcji nad to, czyli powiedzieć sobie, ok, one robią takie i takie problemy, więc może my zróbmy jakąś warstwę, która nam pozwoli się od tych wszystkich problemów odseparować. Zróbmy sobie jakiś tam konkretny, osobny model. Czyli w celofan zawinęliście. Co? W celofan. Tak, można tak to nazwać. To się nazywa wzorcem zawinięcia gówna w celofan. Do Jarka pałki. I to, co jest jeszcze fajne, to, co jest często jakby słyszałem, jest pomijane jakby ze świata domain driven design, tak zwany język wszędobylski, ubiquitous language, tak, że w jaki sposób to definiować, co to w ogóle jest, tak? W zasadzie to wszystkie karteczki, które widzicie tutaj, to jest właśnie język, jakim się porozumiewają nasi biznesowi klienci, kto realnie z tego korzysta, jaki jest język. I my byliśmy w stanie ten język wyciągnąć z tej domeny biznesowej i później łatwiej się komunikować z klientem, bo wiedzieliśmy, że to słowo znaczy dokładnie to, bo to słowo jest używane w tym konkretnym kontekście przez klienta. Mogliśmy to od razu przełożyć później podczas refaktoringu na kod. Wiedzieliśmy, że
że ten konkretny kawałek kodu odpowiada dokładnie myśleniu naszego biznesu. A czym są karteczki pod kreską? Pomysłami do dotarcia. I to jest jakby rzecz, którą na koniec zostawię, bo to właśnie czym są te karteczki na koniec, na te które są zrzucone. No i to jest właśnie event storming. Event storming to jest bardzo szybka metoda do wizualizacji problemu. To jest coś, że oklejamy ściany, bierzemy karteczki, rzucamy te karteczki na ściany, dyskutujemy ze sobą, jesteśmy w stanie zobaczyć, z czym się bezpośrednio zmagamy. Ponieważ to wszystko jest przed nami bezpośrednio widoczne, to jest o wiele łatwiej zidentyfikować, gdzie jest to wąskie gardło, gdzie są te nasze problemy, te, które są najbardziej nas interesują i je zaadresować. Nie zajmować się wszystkim, tak? Bo jak mamy 3-letni system, to wszystko nas boli, tak? To każdy będzie miał jakiś ale. Ale możemy później zagłosować na to, co jest realnie naszym problemem i ten konkretny problem rozwiązać. To jest też świetna platforma do tego, żeby się wymienić wiedzą, że wszystkie osoby z projektu stają sobie dookoła takiej ściany, rozmawiamy ze sobą, dyskutujemy, dlaczego coś jest tak, a nie inaczej, dzięki czemu wiemy później, że wszyscy rozumiemy w miarę podobnie ten problem, z którym się zmagamy. To nie jest tak, że są znowu jakieś takie silosy, tylko każdy wie, o co chodzi. A to jest według mnie bardzo duży problem przy wypadku takich systemów, bo w miarę jego rozwijania po prostu nie wiemy, o co chodzi. A tutaj jesteśmy w stanie łatwo się tą wiedzą wymienić. No i przede wszystkim to jest bardzo fajne do wprowadzenia gdziekolwiek. Tak? Tutaj nie ma jakiejś ogromnej instrukcji, jak to robić. To po prostu bierzemy ścianę, karteczki, oklejamy, bierzemy ludzi, rozpoczynamy coś. Cała magia się dzieje. Tutaj nie trzeba mieć jakichś specjalnych notacji UML-owych, jakichś nie wiadomo jakich skilli do tego, żeby to robić, to po prostu zbieramy ludzi, rozmawiamy, rozwiązujemy problem. I bardzo fajnie podsumował to twórca samego warsztatu. Dlaczego to jest takie szczególnie ważne w kontekście tych problemów, które rozwiązujemy? Dlaczego warto to robić, żeby tą wiedzę się wymieniać pomiędzy deweloperami a biznesem? Biznesem a deweloperami. Dlaczego po prostu nie traktować tych deweloperów jako takich jakby wytwórców kodów, wyrzucając tylko nich bezpośrednio wymagania? Opisał na jednym z warsztaci Alberto, że to nie wiedza ekspercka idzie na produkcję. No bo to nie jest, to ci domenowi eksperci nie robią takiego dumpa mózgu, pyk, na serwer na AWS-ie. Ja bym powiedział na Azure, ale się złapałem, żeby tak nie powiedzieć. Na serwer na AWS-ie, pyk, i to wszystko działa tak, jak ekspert domenowy chce. No tak to nie działa, prawda? Że to założenia, często błędne, samych programistów idą na produkcję. To znaczy, że im my więcej wiemy o samej tej domenie, im my lepiej ją rozumiemy, znamy pewne koncepty, tym łatwiej jest nam te problemy rozwiązywać, tym łatwiej jest nam te elementy odwzorowywać tak w naszej aplikacji, żeby dobrze spełniały potrzeby biznesowe naszego klienta. I to wydaje mi się jest taki z punktu widzenia osób technicznych, z punktu widzenia takiego programistycznego stylu, programistycznego obszaru, jest wydaje mi się najważniejszym jakby takim punktem, dlaczego warto ten event storming stosować. Ale jak brzmiała nazwa tej prezentacji, no to było event storming, zmapuj dowolny proces. No i chciałem właśnie wam pokazać, w jaki sposób ten event storming można go wyprowadzić z tej strefy informatycznej, z tej strefy jakby przekładania tego bezpośrednio na systemy informatyczne, właśnie do jakiegokolwiek procesu, który chcielibyśmy zmapować, zwizualizować. I pierwszym takim jakby... Ja się sam zacząłem zastanawiać, kurde, to się tak fajnie stosuje właśnie do rozmowy z ludźmi, do wymiany wiedzy, do jakiejś dyskusji na temat problemów. Może to gdzieś zastosować dalej. No i dostałem taką ofertę od kolegi, że wiesz co, stary, weź może wpadnij do nas, prowadzimy taką firmę zajmującą się sprzedażą części rowerowych. Może byś zrobił u nas event storming, zobaczymy, jak to się stosuje w takiej jakby firmie. No ale to jaki byś proces chciał to zwizualizować? Co mnie, wiesz, to jest żaden proces. Jak chcę wszystkie procesy naszej firmy zwizualizować? No i spoko. I pojechałem tam. To pierwsze zdjęcie
zdjęcie właśnie, mogę tutaj je dodać, to pierwsze zdjęcie, które było tam pokazane z tymi setkami karteczek, to właśnie tam było od nich. Zmapowaliśmy w ciągu z 5 godzin całą domenę firmy, skupiając się później na tym, co jest realnie najbardziej potrzebne. No i na przykład tutaj jest cały proces sprzedaży, tak, od kompletowania po bezpośrednio już jakby sprzedaż tam na platformie, po jakieś rabaty, po reklamacje było gdzieś dalej, po jakby samo, nie wiem, zarządzanie magazynem tutaj też nie było, po predykcję tego, co chcemy, będziemy chcieli sprzedawać w następnym sezonie, bo to też było dla nich bezpośrednio bardzo ważne. I to na przykład to było ciekawe tutaj jakby z punktu widzenia osób, które prowadziły, które były na tym warsztacie, tak jakby szefów tej firmy, one zauważyły, że mają w swojej ofercie rabaty, pomimo tego, że nie wiedzą w ogóle, jak chcą rabatować. Tak wiecie, no spoko, zróbmy sobie rabaty, dajmy je na stronie, ale nikt nie wie, jak je stosować bezpośrednio. Można i tak. Zauważyli na przykład, że pewne procesy, które były opisane, tutaj konkretnie ten, są opisywane zbyt ogólnie. To znaczy, że oni nie są w stanie tych procesów oddelegować gdzieś dalej. Czyli mamy takie procesy, nad którymi władze trzymają tylko bezpośrednio prowadzące firmę. To staje się bezpośrednio później informacją, że prowadzące firmy są wąskim gardłem i nie są w stanie tej wiedzy oddelegować dalej. Po co nam kapitaliści? A więc pojawiły się kolejne dwa usprawnienia. Hej, może zróbmy to. Spiszmy tą wiedzę. A, i tutaj są, może to nie do końca widzę, to są takie niebieskie karteczki, na podstawie których później głosowaliśmy, na co jest dla nas ważne. No i właśnie te informacje o tym, żeby pewne jakby procesy ustandaryzować, żeby wiedzieć, w jaki sposób działać, pozwoliły, jakby wiedza o tym, że to jest problem, pozwoliła na to zareagować i wdrożyć takie odpowiednie procesy do firmy. No jak widzicie, te karteczki jest dużo, jest ich naprawdę bardzo dużo. Tutaj to jest tak naprawdę jeden taki olbrzymi proces, który trwa kilka miesięcy i same już jakby przejście po tych wszystkich informacjach, to było trochę takie... To był taki moment jasności, że kurde, to jest tak dużo rzeczy. My sami nie wiedzieliśmy, że my tak dużo robimy, żeby móc tą firmę prowadzić. To była wizualizacja tego, co my robimy na co dzień, ale nie do końca zdajemy sobie sprawę, że to wszystko robimy. I tutaj jakby to z drugiej trochę perspektywy. To było konkretnie model rozmowy z klientami. No i osoby z tego działu były bardzo, bardzo zdenerwowane na firmę, bo były uznawane, że są może nie zdenerwowane, no, miały na sobie bardzo dużo obowiązków związanych z tym, że jakby dużo osób się z nimi kontaktowało, miało bardzo ogólne pytania, że gdzie jest mój towar, czemu coś, nie wiem, kiedy coś wyjdzie i tak dalej, tak? I oni musieli takie bardzo trywialne problemy rozwiązywać po prostu na słuchawce, przez co trwało długo, spowodowało, że coraz więcej ludzi trzeba było zatrudnić, że czas na połączenie się bardzo zwiększa w takich gorących sezonach. I tutaj bardzo od razu nam się rzuciło w oczy proste usprawnienie. Może dodajmy prostą infolinię. Może dajmy jakiś prosty sposób na wpisanie swojego numeru zamówienia. Dostaniesz informację od razu, co się dzieje z twoim zamówieniem. Gdzie ono jest, czy jest już kompletowane, czy już do ciebie idzie, gdzie idzie. I dzięki temu osoby, które były na takim warsztacie, od razu miały możliwość zareagowania na problemy, którym się zmagają, w taki sposób, że wszyscy na tym warsztacie zrozumieli bezpośrednio, jakimi problemami oni się zmagają. I po takim warsztacie takie usprawnienia były od razu wdrażane, albo były one planowane po to, żeby można było je w jakimś krótkim czasie wdrożyć. No i dzięki temu sami jakby pracownicy firmy trochę się zbliżyli do siebie, tak? Poczuli się jako po prostu firma, bo zaczęli rozumieć, jak kto pracuje, dlaczego on ma takie problemy, czemu ja go widzę w tym konkretnych dniach, że on jest taki zdenerwowany. No bo jak on ma takie, tego rodzaju problemy, no to ja się nie mam co dziwić, tak? Taki warsztat po prostu buduje empatię wewnątrz firmy. Wiemy, dlaczego dane osoby tak, a nie inne pracują i dzięki temu możemy w łatwiejszy sposób na to reagować, coś z tym robić. Takie pytanie, to jest branie z dupy? Tak centralnie na środku w tym procesie. Fioletowa, znaczy ta różowa jest... A, to może to są maile z dupy.
Maile. Aha. Tak, to wydaje mi się, że to było tak, że były bardzo maile takie z czapy pisane. No, prawda jest taka, że na tym warsztacie były osoby, które były po zawodówkach, tak? No bo to one były na słuchawkach. A to, znaczy pytanie takie praktyczne. Dowodą tego klienta jest sprzedawanie fizycznych produktów. Tak, części rowerowych konkretnie. Okej. Okay. Tak. No i tam właśnie to były te maile, że gdzie coś jest, to czemu coś nie przyszło. Ten maile nie dziwią, znam to środowisko. No. Ale ten warsztat świetnie się sprawdził właśnie w takiej różnorodnej domenie, bo tam były osoby zarówno takie, które były po studiach, które się świetnie znały na informatyce, one programowały stronę internetową, pisały te systemy ERP, które sobie gdzieś tam działają w tyłu, i także osoby, dla których taki warsztat to było rzecz, którą oni się pewnie nigdy w życiu już więcej nie spotkają. No bo podczas tego warsztatu po prostu zmapowaliśmy wszystkie te problemy. Oni mogli się bardzo w prosty sposób z nami porozumieć, powiedzieć o swoich problemach. Czasem właśnie nieco bardziej wulgarnie niż byśmy chcieli. No ale no, tak to niekiedy bywa. I my byliśmy w stanie te problemy w jakiś sposób zaadresować, a te osoby wyszły o wiele szczęśliwsze z tego warsztatu. One wyszły z tego warsztatu usłyszane, to znaczy, że ktoś realnie chce poprawić ich problemy pracy. To jest jakby takie modelowanie procesów całej firmy. Ale można też zmodelować jeden konkretny proces. I to jest konkretny proces dostarczania oprogramowania. Czyli to jest, powiedzmy tak, że macie sobie firmę, która robi w Javie i od jutrzejszego i od dzisiaj postanawiamy, kurde, chcemy rozpocząć dział .NET u nas w firmie. Co trzeba zrobić? Jeszcze raz przemyśleć to. To tam gdzieś na samym początku było. No i powiedzcie mi, jeśli mam cały taki proces dostarczania, to w którym tutaj miejscu będzie jakby fizyczne pisanie kodu? No okej. Nie, za okien, bo to wyskoczyło. No, już. No gdzieś, właśnie gdzieś tutaj. Wszystko to jest przedtem. To jest wszystko to, co trzeba zrobić, żeby realnie ten produkt sprzedawać. To właśnie było jakieś zawiązanie zespołu takich ekspertów, które wiedzą, co chcemy w ogóle osiągnąć, w jaki sposób dojdziemy do tego miejsca, ustalenie konkretnych planów rekrutacyjnych, informacje, w jaki sposób możemy te projekty marketingowo sprzedawać, że my to umiemy. Następnie w jaki sposób my to będziemy estymować, w ogóle w jaki sposób szacować takie projekty, na czym się skupiać w tym obszarze. Następnie jakiś proces całego discovery, następnie cały poca, jakiś consulting jeszcze i dopiero tutaj gdzieś było zawiązanie tak, że my ten proces sprzedaliśmy i tutaj było robienie tego produktu tutaj. Czyli tyle realnie stoi za tym, że my możemy ten kod pisać bezpośrednio. Czyli to wszystko musi grać, bo jeśli czegoś nie ma i właśnie jeśli na przykład nie ma estymacji, no to w jaki sposób my jesteśmy w stanie sprzedawać? Skąd my wiemy, że to, co my zrobimy, będzie dostarczone na czas w jakichś określonych, sensownych pieniądzach, tak? No normalnie, startujesz w przetargu do instytucji publicznej, to cię nie obchodzi, tak? Jakoś się dowiezie. No. Znaczy jakoś to będzie. Dla mnie kodu to jest górka z masłem, bo nie ma hotspotów, najwięcej jest consultingu i discovery. No właśnie, i tutaj też było bardzo ważne jakby informacja dla nas, że skoro może tutaj jest tak późno, może my powinniśmy też te elementy sprzedawać. Może my powinniśmy robić poce za kasę, może powinniśmy robić consulting za kasę tutaj. I dopiero kiedy my już wiemy, co chcemy zrobić i nam klient za to zapłacił, to może wtedy powinniśmy dopiero uderzać do tych klientów i to robić. Czyli na tym warsztacie też odnaleźliśmy kilka bardzo fajnych domen, które mogły zostać wykorzystane, by więcej zarabiać. Coś. Akurat to jest ciekawe, bo mówisz tutaj o uniwersalności projektowania procesów, a w takich procesach, czyli sprzedajemy to, co projektujemy i sprzedajemy też sam proces projektowania, jest bardzo dużo przetargów robionych według modelu zaprojektuj i wykonaj, gdzie w ramach jednej dostawy idziemy tak naprawdę od Greenfielda. Tutaj ma być, nie wiem, droga. Tutaj ma być torowisko na Hubstone, tak? To był tego typu proces. No, wyszło jak wyszło, ale to też jest ta nauczka dla nas,
że nie zawsze to wychodzi dobrze. Tak, no to dużo jakby zależy od konkretnych uwarunkowań firmy, tak? Na przykład ja jak teraz pracuję, no to dla nas, my mamy też jakby sprzedaży model konsultingowy, dostarczamy pewne jakby wiedzy dla klienta, pewne propozycje rozwiązania, klient nam za to płaci, a my możemy od w tym momencie po prostu powiedzieć mu dziękuję bardzo, zrobiliśmy swoją robotę, do zobaczenia. I my już jesteśmy do przodu, a klient jeśli chce, to z nami zostanie, jeśli nie, to pójdzie do kogoś innego. Ale my już na tym zarobiliśmy. Był problem, jest ten problem faktor, tak? Ale jakby to event storming też można wykorzystać do jakby połączenia działów między sobą. I tak tutaj jest jakby przykład połączenia sił całej firmy, żeby zwizualizować proces rekrutacji. Czyli co się od samego początku, od zgłoszenia potrzeby na danego człowieka do dostarczenia go na produkcję, jeśli to można to tak bardzo programistycznie nazwać, czyli po prostu zatrudnienia go i wdrożenia go bezpośrednio do firmy. No i to zwykle w firmach bywa tak, że to jest po prostu problem przerzucany, tak wiecie, po prostu przez mur, tak? I przerzucamy to wszystko, jakie są problemy, tak? Jakieś problemy ma HR, a co mnie to obchodzi? Jestem programistą, tak? Później HR nam wbija 5 spotkań w ciągu jednego dnia i my nic nie robimy, tylko chodzimy po spotkaniach, tak? No, rzeczywistość bardzo wielu firm. No i taki warsztat pozwolił osobom z firmy się zrozumieć, zobaczyć, że kurde, że my mamy te same problemy, tylko nie potrafimy się ze sobą dobrze dogadać. Byliśmy w stanie zobaczyć, że te aspekty, które są, to wcale nie jest tak, że my sobie te rzeczy tylko będziemy przerzucać, tylko może zastanówmy się lepiej, jak te problemy zaadresować. Jak zrobić jakieś takie mocniejsze granice, że okej, do tego punktu te elementy już muszą być, żebyśmy w ogóle zaczęli pracować. Wyodrębnione zostały takie dwa jakby duże obszary, czyli bezpośrednio jakby tą jakby potrzebę zatrudnienia. Tutaj było już faktycznie zatrudnianie, jakby rozmowy kwalifikacyjne, no i dalej sobie było to już jakby zatrudnianie. To jakby tutaj były rozmowy kwalifikacyjne, tutaj było zatrudnianie. No i były naprawdę bardzo ciekawe spostrzeżenia po tym warsztacie. Na przykład takie, że trzeba trochę bardziej upłynnić, czy jakby rozłożyć w czasie model zatrudniania osób, przepytywanie ich, robienie tych rozmów kwalifikacyjnych. No bo deweloperzy nagle nie są w stanie w ogóle pracować, bo cały czas siedzą bezpośrednio na spotkaniach. Zwizualizowaliśmy sobie, w jaki sposób powinniśmy ze sobą komunikować. Tak? Było bardzo wiele systemów, które były w pracy, które były wykorzystywane po to, żeby się komunikować. I w zasadzie część z nich nie była używana i później tak ktoś z niego niby korzystał, ale drugi nie korzystał, więc te rzeczy gdzieś tam ginęły sobie bezpośrednio. Po takim warsztacie od razu było jasne, gdzie są te problemy, ale co też bardzo fajnie było wprowadzone. Bo tutaj jest takie karteczki są. To były tak zwane action pointy, czyli już podczas tego warsztatu zostało określone, kto zajmie się rozwiązaniem tego problemu. Czyli że ta osoba na przykład przemyśli, jak można ten kawałek procesu lepiej rozłożyć. Zorganizuje spotkanie, by przegadać nasz na przykład sposób rekrutacji w tym konkretnym obszarze i tak dalej. Już po tym spotkaniu już ludzie byli w stanie wyjść i zająć się rozwiązywaniem konkretnych problemów. Ale ten warsztat wcale nie trzeba robić też na kanwie jakichś tam ogromnych problemów, angażować jak bardzo, bardzo wiele osób. Ja na przykład go stosuję, żeby sobie zaplanować warsztat. To znaczy wiem, że będę prowadził warsztat tam konkretnie z DDD i mikroserwisów. No i wiem, że kurde, dla mnie żądanie, czyli to, co ja chcę zrobić, to ta niebieska karteczka, to jest to, co ja uczę, to, co ja wprowadzam. Pomarańczowa karteczka jest reakcją uczestników podczas warsztatu. No i może być tak, że ja będę chciał ich czegoś nauczyć, przeprowadzić to szkolenie, ale oni mogą na przykład pewnych rzeczy nie zrozumieć do końca. To się może przeciągnąć. No i teraz ja już mogę na to zareagować, bo ja sobie zwizualizowałem ten problem bezpośrednio. Określam sobie na przykład, jakie są ramy czasowe, czyli do którego momentu ja muszę przejść przez tą konkretną część, żebym się wyrobił z warsztatem. Piszę sobie tak zwany read model, czyli co do tej pory nauczyłem moich
uczestników po to, żebym mógł to wykorzystać później. Bo jeśli ja ich tego nie nauczyłem, to ja nie mogę z tego wykorzystać później. No taka zasada read modelu, tak? Jeśli nie mam tych informacji, to skąd ja je wezmę? No muszę je wprowadzić gdzieś. Właśnie opisałem sobie problemy, zdefiniowałem jakąś politykę, czyli co się stanie jeśli, tak? Jeśli będzie taka odpowiedź, to zareaguję tak, jeśli będzie taka odpowiedź, to pójdę tą drugą stroną. Czyli bardzo dzięki temu ja zobaczyłem, jak bardzo skomplikowany jest mój warsztat, czego mi brakuje, gdzie mogą być jakieś problemy z tym, jakby z tym czasem. I zobaczenie tego pozwoliło mi zauważyć, że to nie pójdzie wcale tak fajnie, jak mi się wydaje. Że tutaj gdzieś będą właśnie problemy i ja muszę już zawczasu wiedzieć, w jaki sposób na te problemy zareagować. I ta karteczka właśnie tutaj, tak jakby ta czasowa, jest bardzo fajna, także w innym jakby modelu wykorzystania event stormingu, czyli w retrospektywie zespołowej. Czyli chcielibyśmy się zastanowić, w jaki sposób pracujemy jako zespół, w jaki sposób my pracujemy, jak dostarczamy tą funkcjonalność od początku do końca. No i zostały opisane cały nasz proces przez kolejne fazy, jakie były przechodzone. I także ilość czasu, która jest potrzebna, żeby dojść do tej konkretnej fazy, żeby dojść do na przykład wdrażania czegoś na produkcję. I od razu zostało określone, kurde, no tutaj mamy taki problem, tu mamy taki problem, tutaj mamy takie problemy, tutaj mamy jakieś takie bardzo generyczne problemy. I taki model jakby dyskusji podczas refinementu był o wiele ciekawszy, o wiele więcej zespół się dowiedział niż takiego typowego, wiecie, siedzenie i tam, o jaki mamy problem dzisiaj, o bla, 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 tak? No po prostu nudy. Tutaj bardzo szybko zobaczyliśmy, w jaki sposób możemy ten problem rozwiązać. Ale ja się sam zastanawiałem, gdzie jeszcze można byłoby ten warsztat zrobić, tak? No bo to wydawało mi się, że to jest jeszcze mało, że coś tu jeszcze może z tego wyciągnąć. I znalazłem taki bardzo ciekawy artykuł Kenny'ego Bassa. Nie wiem, czy mnie kojarzycie gościa, on jest z Amsterdamu, zajmuje się bardzo mocno promocją domain-driven design. I on opisał, w jaki sposób wykorzystał event storming, żeby sobie zaplanować wesele. Że tutaj mamy konkretne ramy czasowe, że tu jesteśmy do 6 miesięcy w tył, w miesiąc w przód, tydzień w przód, tak dalej. Mamy takie zdarzenie, takie mogą być problemy. Że kurde, no to naprawdę dużo się z tym da zrobić. I później przypomniał mi się ten artykuł gdzieś tak około 2 miesiące po tym, jak się oświadczyłem mojej narzeczonej. Że kurde, jak skoro on to zrobi, to ja też mogę to zrobić, nie? Okazało się, że super to wyszło. Bo w ciągu 2 godzin byłem w stanie zestormować całe moje wesele. Ja już po 2 godzinach z ekspertem domenowym, czyli z 2 znajomych, która już była po takim weselu, ja już wiedziałem, jak to wesele ma wyglądać. Co jest kiedy, co kiedy ma być, dlaczego pewne elementy muszą być wcześniej, dlaczego coś może być jednak później, czemu coś jest bez sensu, a czemu coś ma jednak większy sens. Ja byłem w stanie nie denerwować się tym, bo to jest największy problem, jakby wydaje mi się, z takim weselem, jest to, że nie wiesz, czego się nie spodziewasz. To jest tak jakby lęk przed czymś takim niewiadomym. A tutaj sobie nagle to wszystko zmapowałem, no i teraz ta ściana wisi i mi przypomina tylko, ile mam zadań do zrobienia. Także jest to bardzo fajna metoda, żeby rozwiązywać takie... W którym miejscu jesteś? Proszę? W którym miejscu jesteś? Czego? Tego planu. Tutaj. Brakuje drugiej części rozmów. Tutaj. To już to jest ta część ściany, której nie pokazałem tutaj. No, także nie, naprawdę bardzo, bardzo przyjemnie się z tego korzystało i w sposób przez te kilka godzin, które spędziliśmy przy piwie, rozmawiając, tam dyskutując, bardzo przyjemnie nauczyłem się, jak to wesele powinno wyglądać. Tak po prostu teraz już wiemy, jak to powinno działać. No i pytanie jest jakby takie, co teraz robić dalej z tym event stormingiem? Co jakby dalej z tymi wszystkimi jakby rezultatami tutaj? Tak, czyli co powinniśmy, jak można je wykorzystać? Oprócz takiego, wiecie, rozwiązywania tych problemów, w jaki sposób można je to jakoś zmaterializować, w jaki sposób można to gdzieś... co robić bezpośrednio z tą kartą, jakby co nam wyszło z tego warsztatu? No i takim oczywiście rozwiązaniem jest to, że sobie wszystko robimy, zdjęcia wrzucamy gdzieś tam na dysk, na Confluence i tak dalej, ale
Ale bardzo fajnym jakby rozwiązaniem jest to, które poleca właśnie Wojtek, tak, ten właśnie wspomniany z firmy Freshmail, że on te wnioski jakby z warsztatu, on przenosi bezpośrednio tam, gdzie ludzie pracują. No i teraz ludzie mogą codziennie widzieć, z czym się zmagają, dyskutować o tych problemach, które są bezpośrednio przed nimi jeszcze, albo które już wdrożyli i wiedzą, że muszą te kolejne aspekty zaadresować. Trochę jakby kopię. Trochę tak. Możemy sobie zaplanować dostarczenie czegoś, czy zaplanować zmiany, tak? To jest metoda user story mapping, czyli rysujemy sobie, co powinno, które zdarzenia powinniśmy najpierw wdrożyć do naszego systemu, a które mogą być częścią innej iteracji, innego release'u, jakiegoś innego milestone'a bezpośrednio, które jakby obszary musimy zaadresować, a które rzeczy mogą zostać kiedyś dodane albo nigdy, jeśli klientowi się kasa skończy, a w rzeczywistości nie przyniosło to takiego skutku. Ale to się bardzo fajnie robi na podstawie zdarzeń, bo de facto każde zdarzenie albo dwa zdarzenia to jest właśnie nowa funkcjonalność. Żeby sprawdzić, czy na pewno wszystko przeszliśmy, możemy wykorzystać kolejne inne techniki, na przykład example mapping, którą ja bardzo lubię stosować, czyli opisujemy sobie, jakie mamy konkretne reguły biznesowe, jakie mamy konkretne przykłady w jakieś działania w naszym systemie, następnie mapujemy je w reguły, no i dodajemy konkretne pytania. I może nam wyjść tak, że znajdziemy sobie o wiele, wiele więcej przypadków, takich, które nie są uwzględnione w naszym event stormingu, no i później wracamy z powrotem do event stormingu, dodajemy te elementy dalej. No i możemy albo w taki sposób, albo możemy się zastanowić nad jakby takim jakby podejście BDD, czy zastanowić się, jakie mamy konkretne zachowania, jakie mamy scenariusze i na podstawie tego właśnie zdefiniować, co nam jeszcze brakuje, czy na pewno wszystkie przypadki przeszliśmy przez event storming. Bardzo fajnie też można wykorzystać te wyniki, które były wyniki warsztatu, zastanowić się, czy my to realnie musimy kupować, czy my to realnie musimy budować, czy możemy to gdzieś wyoutsourcować, czy to trzeba naszymi rękoma to wszystko robić. Bo może to jest niepotrzebne, prawda? Nie mamy na przykład taki właśnie effort matrix, gdzie po jednej stronie mamy to, jak bardzo tego potrzebujemy, po drugiej stronie jak bardzo ma to duży impact. No i może być tak, że coś jest bardzo potrzebne, ale w sumie niewielki wniesie impact. Może być tak, że coś jest bardzo, ma duży impact, ale w zasadzie nam to jest, ale koszt tego wdrożenia jest w zasadzie niewielki. No to zróbmy to od razu, nad tym się w ogóle może nie skupiajmy. Bardzo fajną metodą jest jeszcze to Wardly Mappings. Wiesz, to chyba tak. Właśnie trochę się zagalopowałem w opowiadaniu, tak. Tutaj jest solution, czyli to jak bardzo ciężkie jest to wdrożenie, tu jak bardzo tego potrzebujemy, tak. No, jakby 40 minut prezentacji już trochę łatwo się zgubić. Szczególnie, że ja tu mam troszkę mniejsze literki mam napisane. Niestety tu się nie da kreślić, nie? Trudno. Dać się da. Bardzo fajną metodą jest jeszcze worldly mapping. To w ogóle polecam zagadnienie tego, jak to jest bardzo widoczne w stosunku do tego, jak to jest bardzo już jakby długo na rynku, jak to jest bardzo takie wygrzane. I pewne rzeczy, na przykład, które są mocno widoczne dla klienta albo są mocno nowe, warto je robić. Warto je robić u nas. Ale może pozostałe rzeczy możemy kupić albo w ogóle outsourcować gdzieś dalej, no bo to jest, skoro jest to tak znany temat, to po co pisać to samo piąty raz? Ja na przykład mam taki sposób rozmów z zespołem, że nie chcę się zgodzić na to, żeby od nowa pisali autoryzację, uwierzytelnianie i tak dalej, bo po prostu to boli, tak? Piąty raz pisać rejestrację do systemu, po co? Kiedy wiem, że są gotowe usługi, które to po prostu robią i robią to dobrze. I to jakby właśnie, jak robią to dobrze, to warto byłoby się zastanowić, dlaczego ten event storming działa tak dobrze. Dlaczego tak jest od niedawna hype na to? Dlaczego ja tu stoję i właśnie o tym mówię? Dlaczego staram się promować tą metodę? Pierwszą rzeczą, która jest ważna właśnie w event stormingu, jest tak jakby kluczowa, jest to, żeby używać tego czasu przeszłego. Jak sobie pomyślimy o części wymagań, które są nam rzucane, jakby o opowieściach ludzi, z którymi rozmawiamy, jakimiś analitykami biznesowymi, no to oni mówią tak, no ja zrobię tak, a później tak, ale mogę też tak zrobić i później jest taka sytuacja.
nie wiemy, w jaki sposób coś przebiega. Wykorzystywanie czasu przeszłego jest najbardziej naturalnym sposobem do tego, żeby się komunikować. Bo my jako ludzie jesteśmy predysponowani, by myśleć w czasie przeszłym. Tak my, wszystkie, większość książek jest pisana w czasie przeszłym. Przed książkami opowieści były opowiadane w czasie przeszłym, tak? Nam jest bardzo prosto te rzeczy formować, ustalać, jak one idą po kolei. Zauważyć, że coś nie może być równocześnie właśnie na podstawie tego, że coś jest opowiadane w czasie przeszłym. Drugą rzeczą jest ta właśnie wizualizacja, czyli że my to mamy przed sobą, możemy tego dotknąć, możemy to zobaczyć. Z badań wynika, że około 70% osób ma preferencje wizualno-przestrzenne. To znaczy, że oni nie zobaczą czegoś, nie zrozumieją czegoś, dopóki wy im tego nie pokażecie. Co powoduje, że jeśli mamy takich osób 5 na sali, to ci ludzie wzajemnie nie będą wiedzieli, o co im chodzi. My im powiemy o jakimś procesie, a oni sobie to inaczej, każdy z nich to zwizualizuje w głowie. Jeśli to jest wizualizowane, to ludzie wtedy się mogą to zobaczyć i nagle im pójdzie takie pytanie, kurde, ale ja myślałem, że to jest odwrotnie, bo myślałem, że to zdarzenie jest przed tym zdarzeniem. Tak? No bo z mojego sposobu myślenia wynikało, że jest odwrotnie. I właśnie dlatego ta wizualizacja tak fajnie pomaga te problemy rozwiązywać. Błędy. Event storming pozwala bardzo łatwo unikać błędów poznawczych, takie na przykład jak heurystyka zakotwiczenia, czyli że coś opowiedzieliśmy, coś jest już napisane i już nie da się z tym nic zrobić. No skoro jest napisane na kartce, to co? To zgniećmy to, zostawmy dalej, tak? Podczas warsztatu nie pisze się po ścianie, tylko używa się karteczek. Czemu? Bo jest łatwo je przykleić. Wtedy nie ma tak zwanego niechęci do straty, czyli że będziemy chcieli coś pozostawić tylko dlatego, że to napisaliśmy. Będziemy chcieli pozostawić ten proces, ponieważ już jest narysowany. A tutaj to jest po prostu przeniesienie karteczki obok. To jest bardzo lekkie i bardzo łatwo upraszcza dyskusję, bardzo łatwo pozwala się mylić, ale pozwala się równie szybko z tych błędów wycofywać i pokazywać, że można robić lepiej. Znaczy błędy są mniej kosztowne najzwyczajniej w świecie. Tak. Jest też coś takiego jak przywiązanie do karteczek, bo często się zdarza tak, że wchodzimy w głębie, powiedzmy w ten proces, kawałek tego procesu i nie chcemy się pozbyć tych karteczek po bokach i powiedzieć, przyklejamy na górze, na dole, po bokach. Ale tak, no i to robisz jako facylitator, to robisz celowo, bo ludzie nie chcą stracić tego, co więc dajesz to na bok, a co później z tym robisz? Wychodzisz tam, gdzie nie ma alarmu przeciwpożarowego, bierzesz naczynie ceramiczne... Dobra, skrótem Asterixie. Dobra, wyrzucę. Tak jest. Dobra, no, przedostatnia rzecz, praca naprzeciwko problemom, bo to jak byliście na pewno na takich spotkaniach, gdzie ludzie siedzą, 20 typa przy stole, jeden coś pisze na laptopie, drugi gada, a reszta siedzi i scrolluje te Facebooki, tak? Bo już po prostu nie da się, nic się tam nie dzieje na tych warsztatach. Ale to też może być praca naprzeciwko problemom, zależy gdzie siądziemy. Taki warsztat pozwala nam skupić się na tym, żeby ten problem realnie rozwiązywać. My jesteśmy w stanie zebrać tych ludzi i po prostu pracować na tym, gdzie każdy może pracować, każdy może działać, każdy może mieć jakąś inicjatywę tutaj. Nie, że jedna osoba ma laptopa i pisze, tylko każdy ma ten marker w ręce, każdy ma karteczki i może dodawać coś od siebie. I to, co się z tym wiąże też, to jest pozycja stojąca i praca rąk. My, jak siedzimy, tak, jak tego... to mamy naturalnie się po prostu garbimy, naturalnie zamykamy sobie możliwość oddychania głębiej. Jak stoimy, to mamy pozycję stojącą, wobec czego się lepiej dotleniamy. Jak się lepiej dotleniamy, to lepiej działa mózg. Łatwiej jest nam pracować, łatwiej pewne rzeczy zrozumieć, kiedy właśnie stoimy. Pozycja stojąca też upraszcza bardzo mocno działanie, bo wszyscy stoją, więc każdy może podejść, każdy może zadziałać. Jak siedzimy, to jest cały mechanizm wstawania tutaj, ten wysiłku. Chcemy go minimalizować, to właśnie ta niechęć do straty, żeby jak ktoś musi wstać i coś zrobić, to bardzo często tego nie zrobi. A praca rąk, jak ktoś coś zapisuje, to wiele mocniej się do tego przywiązuje, łatwiej to zapamiętuje. Dzięki temu ludzie po warsztacie bardzo często nic nie muszą robić więcej, bo wszystko wiedzą, co się działo, co już miało miejsce i wiedzą, jak cały proces wygląda, bo oni tam byli, bo oni te karteczki przyklejali, bo oni te karteczki sami pisali. Nasze dłonie są bardzo, bardzo mocno unerwione i mamy taką pamięć mięśniową właśnie związaną z tym, że te karteczki sami piszemy.
Ale to najważniejsza rzecz to jest właśnie to. No bo co te karteczki oznaczają? Co te karteczki na ziemi, które gdzieś rzucili, one znaczą? Właśnie, to ten proces był niepotrzebny, my zrzuciliśmy te karteczki, tak? A co by było, gdyby te karteczki były na były wdrożone i byśmy się dopiero przy wdrożeniu zauważyli, że to nie ma sensu? Tam. Nie, wdrożylibyśmy i tak, bo już napisane jest. Nie, bo to właśnie te wszystkie karteczki tutaj, to jest ten koszt, którego my nie ponieśliśmy. To jest ten koszt, który został już znaleziony na poziomie rozmowy i został zmiażdżony i my go nie ponieśliśmy. Mówi się, że każda z tych karteczek to jest kilka tysięcy dolarów, kilka tysięcy złotych, które my nie potrzebowaliśmy, żeby napisać, zaprogramować, przetestować, pokazać klientowi. Klient mówi, nie to. I z powrotem, w koło Macieju, wiecie. No i tak cykl wytwarzania programowania mniej więcej tak wygląda właśnie. Ale klient cały czas płaci faktury, nie? To wiesz, ty zaoszczędzasz parę tysięcy, zarabiasz 15. O, można i tak pracować. Nie wiem, czy chciałbym być w takim software house'ie. Także no różnie to bywa, ale no różne są modele sprzedażowe, prawda? Niekiedy może lepiej nie robić tego i zarabiać 5 razy na wdrażaniu tego samego. Ale... Na przykład, żeby ktoś za to, żeby mógł mieć karteczkę na scenie, rzuca papierami, flip the table, dziękuję, nie będę z wami pracował, bo mój pomysł wylądował upogniciony? Nie, to jeśli ktoś bardzo mocno jakby tego potrzebuje, tej karteczki, to raczej właśnie, jak była tam sugestia z tyłu, dajesz to gdzieś na dół i później o tym zapominasz. Bo to okazuje się to niepotrzebne, ale jeśli ktoś jest bardzo mocno do tego przywiązany, no to po prostu pozwalasz mu być do tego przywiązany. Troszeczkę takie włoskie buty betonowe. Tak jak jest ktoś przywiązany, to wiesz, do samego dna. Tak. I te wszystkie rzeczy, o których tutaj opowiadałem, mówiłem, są w materiałach właśnie dostępnych na radymasiarka.pl, łamany zmapuj dowolny proces. Tam jest książka Brandoliniego, świetne repozytory Mariusza Gila, odnośnie materiałów, no i moich chyba 7 postów, które napisałem odnośnie event stormingu, które właśnie streściłem tutaj w prezentacji. Jeśli was interesują te elementy, dlaczego dlaczego ten warsztat działa tak fajnie, jak on jest wykorzystywany w tych różnych domenach, no to zapraszam na moją stronę, tam jest to wszystko opisane. I to jest w zasadzie wszystko z tej, co miałem do przygotowania. Jeśli ktoś by był zainteresowany jakby wdrożeniem takiego event stormingu u siebie w firmie, no to ja uczę też tej techniki. Więc jeśli ktoś był zainteresowany, no to tu jest link. Jeśli nie, to zachęcam do przeczytania. Mam, wiesz, to wszystko to jest jakby spisanie de facto z 50 stron, które opisałem na temat event stormingu. Także to jest tylko takie wejście lekkie w temat, ale naprawdę event storming jest świetną techniką, którą w zasadzie ułatwia komunikowanie się z każdym i to właśnie ta wizualizacja pomaga się o wiele łatwiej nam zrozumieć, że to jest realnie ten problem, którym chcieliśmy zaadresować tutaj. To jest wszystko i zachęcam do zadawania pytań. Możemy się cofnąć gdzieś tam wstecz, pogadać o jakichś konkretnych przypadkach jeszcze. Oczywiście, widziałem, że będzie od ciebie pytanie. Dawaj. Znaczy nie, no ja mam tych pytań dużo, ale... To może po jednym, żeby... Po jednym. Znaczy zacznę od takiego bardzo prostego, bo oryginalny event storming, niego jest prowadzony w takiej włoskiej modzie, że wszyscy gadają, wszyscy naklejają karteczki, a później wszyscy naraz organizują to, jakoś ogarniają. Tak. Spotkałeś się z czymś takim, czy raczej jednak u nas taka... Północne podejście, że jednak pojedynczo spokojniejsi są. Wiesz co, to bardzo mocno zależy od ludzi, jakie masz na warsztacie. To też zależy od tego, jak ludzie się bardzo znają. Jeśli masz ludzi, na przykład, jeśli masz ludzi z firmy, którzy się jeszcze dobrze nie znają, to oni będą raczej tak zachowawczo starali się działać. Oni będą może bardziej w swoich grupkach działali, nie będą chcieli kwestionować decyzji kogoś innego. Dopiero później, kiedy się wytworzy taka atmosfera bezpieczeństwa tutaj podczas warsztatu, że pozwolisz ludziom się mylić, pozwolisz ludziom pokazać, że oni zrobili w pewnym momencie błędną decyzję i to nie jest ten moment, żeby ich za to karać, tylko żeby ten problem zwizualizować, który jest, i się za nim zastanowić, to ludzie wtedy się otwierają, jest ładnie, wtedy się trochę to bardziej tak chaotycznie robi, bo wtedy jest tak więcej takiej komunikacji pomiędzy poszczególnymi agentami na sali. Każdy sobie tam coś dogaduje ze sobą. Dobra, to jeszcze drugie pytanie jest takie, jakbyś mógł cofnąć do tej wizualizacji procesu planowania wesela. Cześć, sekundę, bo tu mi się coś... Bo to jest bardzo fajny proces taki, nie powiem, że niespotykany, ale
ma on... ma fajną cechę, mianowicie co robić... przyjmuje się, że event storming pozwala rozpoznać całą domenę, tak? Pytanie, czy zdarzyło ci się spotkać sytuację, w której trafiały się już w tych późniejszych etapach zdarzenia nierozpoznane, tak? Mamy to wesele, no co się stanie na Kawalerski? Nie mówię o analizie problemu. Mówię o Kawalerski. Nie, że staje na Kawalerski, zostaje na Kawalerski. Ale nie, znaczy nie mówię o analizie takiej typu, jakie problemy możemy mieć. Tylko tutaj dochodzimy do miejsca, gdzie nasza wiedza się kończy. Nie mamy eksperta u nas, który jest w stanie powiedzieć, co tam będzie dalej. No. No, rozumiem, to, to dobra, to mniej więcej to jakby sparafrazując sobie pytanie, co robić w sytuacji, kiedy nie wiemy, jak coś działa, jak coś powinno przebiegać, a to nas blokuje przed kontynuacją, tak? Blokuje albo jest ryzykiem. Tak, no to przede wszystkim pierwszą rzeczą to trzeba to zwizualizować, bo często jest tak, że ten problem jest ludziom w głowach, ale się nie jesteśmy w stanie go przejść, tak? To możemy tutaj zrobić jakby kilka opcji. Pierwszą rzeczą, którą coś z czasem stosowaliśmy, bo połączenie telefoniczne do kogoś, kto wie. Po prostu dzwoniliśmy, dawaliśmy na głośno mówiący, zadawaliśmy pytanie, ktoś nam mówił, okej, rozwiązywaliśmy. Jeśli tego nie można zrobić, to można na przykład zastanowić się, jakie są możliwe rozwiązania tutaj i zmodelować każde z nich. Po prostu, no jeśli musimy coś zrobić, na przykład nie wiemy, czy powinniśmy pójść w stronę A, czy w B, czy w C, to zróbmy i A, i B, i C i powiedzmy sobie, że okej, tu się proces zaczyna, tu się kończy. Wiesz, jeśli nie masz takiej osoby, to musisz sobie jakoś z tym radzić. Jeśli pytanie, czy lepiej jest wykonać jakąś pracę i zrobić ją 3 razy, czy jej w ogóle nie zrobić. Może niekiedy jest tak, że po prostu trudno, no nie będzie tego procesu rozpisanego. Ta część tutaj będzie wymagała jakiegoś mniejszego brainstormingu, a cała reszta będzie sobie już zrobiona u nas. No, powiedzmy, że ten warsztat nie rozwiąże też takich problemów organizacyjnych. Jeśli pewne osoby nie chcą przyjść na warsztat, no to my nie poznamy od nich wiedzy, tak? No siłą rzeczy po prostu. To będzie epicki Kawalerski. Ja mam No proszę tu z tyłu. Chcę dopytać, myślę, no, tak. Wspomniałeś w samym końcu, czy mógłbyś się podzielić jakimiś takimi doświadczeniami, czy ty instruujesz, czy dajesz jakieś konkretne wskazówki, nie wiem, szefom firm, czy szefom działów, przez zorganizowanie takiego warsztatu, kogo oni de facto powinni oddelegować na ten warsztat? Bo to nie bywa. Ja kiedyś prowadziłem u siebie value stream mapping, rzeczowy podobny. No tak. I były takie momenty po prostu, że część osób zaczynała odpływać, bo część jakiejś procesu była tak podległa dla nich, tam część osób oczywiście skupiała, tam przekrzykiwała, nie ma co się dzieje, natomiast dla nich coś było tak mocno abstrakcyjne, że oni siadali i zaczynali odpływać, laptopy właśnie już zresztą swoich rzeczy. No to pytanie to jest takie jakby bardziej ogólne, co robić, jeśli jakiś część osób nie interesuje ta konkretna domena, którą teraz przechodzimy, tak? To jakby tu jest jakby jakaś ważna rzecz, ale część osób to nie interesuje. No i to jest takie jakby informacja dla facylitatora. No i dlatego warto mieć taką osobę podczas warsztatu gdzieś obok, która nie ma na celu konkretnej realizacji jakby rozwiązania tych problemów, tylko ona pomaga ludziom rozwiązać te problemy. Bo taki facylitator, on zauważyłby, że ci ludzie, oni się kłócą nad tą częścią, ale oni się kłócą i dochodzą do rozwiązania. Więc może ja powinienem podejść do tych pozostałych osób i zapytać ich, może możemy popracować nad inną częścią tutaj. Może są jeszcze jakieś problemy nierozwiązane, które możemy zbrainstormować. No jeśli nie ma już jakby takich rzeczy, tylko oni się kłócą nad jakąś konkretną częścią, to może nie ma po co ich już trzymać na tym warsztacie, bo może mamy już ten konkretny rezultat tutaj. Albo z drugiej strony możemy zatrzymać ich na tej dyskusji, która jest tutaj, powiedzieć sobie, że to nie jest jakby cel rozwiązania tego problemu, który jest i pójść dalej, tylko zaadresować, że on jest i powiedzieć, że okej, spotkajcie się jutro, przedyskutujcie to w 2 osoby i tyle. Zależy od tego, jak bardzo ważny jest ten problem, który oni rozwiązują. Jak sobie w życiu radzisz z autorytetami formalnymi? Bo my jesteśmy, nie uznajemy, my programiści nie uznajemy autorytetów formalnych, natomiast w biznesie wręcz odwrotnie.
Tam są sami samce alfa i oni walczą o swoje. Tak, no często to jest jakby w takich systemach bardzo, nie w systemach, tylko przy rozwiązywaniu problemów taki bardzo korporacyjny, kiedy mamy określoną hierarchię i nie możesz zakwestionować tego, co mówi ta osoba wyżej, tak? Bo wtedy to jest bardzo źle postrzegane. Często takie osoby mogą mieć jakiś problem wtedy dalej po takim samym bezpośrednim warsztacie. No, jest na to kilka technik i wszystko zależy od tego, jak bardzo ta osoba jest, jak bardzo ona problemy, jak duże one problemy jakby tworzy. Bo niekiedy jesteśmy w stanie taką osobę po prostu spacyfikować, porozmawiać z nią na ten temat. Hej, stary, nie wiem, ty działasz w taki sposób na tych ludzi. Jeśli ta osoba wie, że jest autorytarna, ale jednocześnie ma silną chęć, żeby były rezultaty z tego warsztatu, to ona się nawet cofnie wtedy i nie będzie rozmawiała, będzie tylko się przysłuchiwała ludziom. Reszta będzie sobie mogła rozmawiać. Jeśli ta osoba mocno wchodzi jakby wszystkim w dyskusję, to niekiedy można zrobić jakby podzielić ten problem na mniejsze części. To znaczy, mamy grupę 10-osobową, dzielimy ich na 3 grupy, no i tylko jedna grupa teraz ma problem, a 2 grupy pracują normalnie. Także no, to też jest jakby pewnych jakby problemów właśnie takiej organizacji nie rozwiążemy bezpośrednio na warsztacie. Niekiedy pomagają, jeszcze sekundkę, niekiedy pomagają takie kiedy takie osoby nie chcą pokazać, że się mylą, to można ich jakby zapytać o to, jakie są inne możliwości tutaj, jakie są inne sposoby podejścia do tego problemu. Pozwolić im pokazać, że oni mają wiedzę. No i wtedy oni rzucą, że okej, to zawsze wygląda tak, ale jak mamy tak i ten jeden przypadek, to jest to tutaj, nie? I to jest. No i wtedy my na przykład go bierzemy gdzieś dalej, a reszta ona sobie robi ten przypadek, bo oni wiedzą, że to jest ważny przypadek, tylko że ten dyrektor na przykład się tym nie interesuje bezpośrednio. Czyli tak jakby różnie można do tego tematu podejść, w zależności od tego, jak ta osoba bardzo wpływa na grupę bezpośrednio. Znaczy, warto pamiętać, że jak się podzieli ludzi na te grupy, to żeby w czasie tych grup mieszać między sobą, żeby tych ludzi wymieniać, bo potem ta jedna grupa ma cały czas problem, ale widzę, że oni chcą nad tym pracować, tak? A druga rzecz, że jak mamy powiedzmy w dwóch grupach, dwóch takich liderów, którzy całą grupę ustawiają, to też czasami warto ich zebrać w jednej grupie, żeby oni mogli się ze sobą skonfrontować, i reszta też mogła pracować w swoich grupach. No to jest tak, jak to chyba Wojtek tak powiedział, że oni się wtedy kłócą, kto ma. To ma większą bazę danych na produkcji, nie? Tak jakby to wiesz. To brzmiało jakoś bardziej dosadnie, ale szkoda, bo teraz ten żart to jest pewnie. To są dwie wersje. Jedna z prezentacji Wojtka, druga jest taka nieoficjalna. Dobra, to może żadnej nie mówmy w takim razie. Tak, no ale to tak, no właśnie można do tego. Często jest też tak, że no trudno, no te osoby będą musiały po prostu przeżyć taką osobę na warsztacie i drugi raz na przykład jej nie zapraszać na ten warsztat, bo się okaże, że to nie ma sensu tutaj. No. Wysłać do pitbis. Ja mam takie. Dobra, wracamy do ciebie. No. To nie, teraz takie troszeczkę pytanie z zupełnie innej strony. Tak. Bo to jest typowa technika face to face. Tak. Ale są takie firmy, które pracują zdalnie i to całkowicie zdalnie, na zasadzie, że nawet biura nie mają. Mhm. Spotkałeś się z jakimiś ciekawymi narzędziami do robienia. Event stormingu tak zdalnie. No. Event stormingu, nie chcę tego tak nazywać. Bo w ogóle do jakichś takich wizualizacji. Wizualizacji, tak. Ale właśnie w świecie cyfrowym. To najpopularniejszym jest Miro.com, stary real-time board, on się bodajże nazywał. Tak. Tego chyba korzystają wszyscy tak naprawdę, kto się zajmuje jakby event stormingiem, jeśli chcą to jakoś robić tam zdalnie. Chociaż to jest tak naprawdę trudne. Jeśli ty masz grupę osób, które się znają na event stormingu, to jest. Będziesz miał taki jakby trochę mur komunikacyjny, ale dasz radę to zrobić zdalnie. Ale z klientem tego się nie da przeprowadzić zdalnie. Jeśli ty nie wiesz, czego ten klient chce, to klient tutaj nie wejdzie i nie będzie ci dodawał karteczek, bo dla niego to będzie zbyt abstrakcyjne po prostu. Więc o ile to się bardzo dobrze, to się wydaje zadowalająco, takie 6 na 10, wiecie. Sprawdza, jak jest zespół, który ogarnia, o co chodzi, i robi to online.
Tą część bardziej techniczną, ten cały design level, to się już troszkę lepiej robi, bo no tam są osoby czysto techniczne, tam już mówimy o takich detalach, typu tutaj mamy taki komend, który wyzwala, jest, pracuje na takim agregacie i bla, bla, bla. To się fajnie wizualizuje tak, tak online, ale z sesji z klientem tylko się nie da przeprowadzić zdalnie. To po prostu no, trudno, to już... Jest, no Brandolini tak mówi, że no jaki jest sposób na zrobienie sesji online? Nie rób tego, kup bilet lotniczy. No, sorry. No, tylko, że Brandolini mieszka we Włoszech i jest mu troszeczkę łatwiej niektóre rzeczy zorganizować. Chociażby z tego powodu. No, oczywiście, ale to okej. Okay. W jaki sposób to robić inaczej? W takiej, jeśli nie mamy klienta, najpierw rozmawiasz z klientem jakkolwiek, a później ze swoimi ludźmi, już bez klienta, brainstormujesz ten problem, tą domenę, bierzesz wszystkie pytania, które się urodziły podczas takiego warsztatu i wracasz do klienta i znowu na słuchawce z nim to wszystko opowiadasz. I Mariusz Gil ma taki jakby przypadek, że oni jak zrobili taki event storming u siebie lokalnie i poszli do klienta z rezultatami, to klient powiedział, że jak wy się to zrobili? Tak szybko, tak wiele problemów o tej domenie. Ja chcę wiedzieć to. No i zaprosili go na event storming u siebie. A. Może tak w ramach praktyki rozpromujmy twój wieczór kawalerski, nie rozumiem. To nie wiem, bo to jest, tu, wiesz, nie wszystko da się zaplanować. Jakby takie są pewne procesy stochastyczne, które są niezaplanowywalne. Tutaj pierwszy problem. Zapraszasz tylko do metodów, czy ja osób też? Trudne pytanie, lepiej nie odpowiem na nie teraz, bo nie wiem, czy to jest wyjście z tyłu. Spokojnie, to zdążymy się przekwalifikować. Jeszcze jakieś pytania? Możesz tego sobie pokazać, ten slajd? Oczywiście. Masz już zdjęcia? To pytanie. Po lewej stronie jest dużo więcej karteczek niż po prawej. Czy to wynika z tego, że jest tak dużo niewiadomych, albo tak na wyższym poziomie abstrakcji typu prawej, a po lewej masz bardziej szczegółowe? Czy z tego, że po prostu zmniejszasz do zrobienia po prawej? No, powiem ci, że właśnie wydawało mi się, że jest bardzo dużo rzeczy do zrobienia. Trzeba pamiętać, że to skala jest logarytmiczna. To znaczy, że to jest 6 miesięcy, to jest miesiąc, to jest 7 dni. Wobec czego większość tych rzeczy jest de facto do zrobienia gdzieś w obszarze od 6 miesięcy do tygodnia przed. Bo to jest trochę tak, jak nie wiem, no, puszczasz jakby taką kulkę, toczysz ją, a później no, to już sama sobie się stacza. Tak? No już jej po prostu nie zatrzymasz. Już jest na takim etapie, że no nic nie zrobisz z tym, już trzeba się żenić, no. Tak. Chociaż wiesz, znam człowieka, który... Nie, no wiadomo, no, ale realnie jest tak, że większość tych rzeczy lepiej zrobić wcześniej, bo masz na to trochę czasu, możesz się nad tym bardziej zastanowić. Masz więcej opcji do wyboru wtedy, a później to tylko już jakby konsultujesz konkretne wybory z DJ-em, z kimś tam, tak? No często w taki sposób, jak sobie jakiś, nie wiem, wyjazd w góry na przykład, to jak sobie też to wszystko opiszesz, to ja wiem, że na przykład, okej, do 6 miesięcy wstecz na przykład warto sobie zarezerwować mieszkanie, bo wtedy masz tańsze loty, tańsze mieszkania, coś takiego, no. Tak, bo czasami te wcześniejsze decyzje dałem ci feedback i zmieniałem te kolejne, więc tych kolejnych nie chcesz od razu podejmować. Nie chcesz ich przeżywać. Wiesz, jak to jakby jest w ogóle o event stormingu, jest jakby... event storming jest pewnym planem czegoś. No jest takie jakby powiedzenie... Przypisuje się je Eisenhowerowi, ale chyba to on realnie tego nie powiedział, że planowanie jest wszystkim, a plan jest niczym. To znaczy, że tutaj chodziło głównie o to, żeby się dowiedzieć, co ma być robione, jak mamy przeprowadzić ten proces. A później i tak to się jakoś adaptuje w czasie, tak? No bo to wszystko pływa, to wszystko działa, to wszystko żyje. Ale dzięki temu przynajmniej wiemy, co trzeba robić. Mamy jakąś taką wstępną koncepcję na to. Tutaj bardzo ładnie już kilka razy i od kilku osób słyszałem, że event storming przede wszystkim pozwala odkryć problemy, o których normalnie byśmy nie pomyśleli. Tak? I chyba tutaj jest cała siła tej techniki, że nagle się okazuje, że nasza domena z bardzo prostej rzeczy robi się może nieskomplikowana, ale ma swoje takie właśnie cechy szczególne, które powodują, że ciężko się z nią na przykład czasami pracuje. Bo dużo takich pytań, które są, one
wyjdą, one wyjdą dopiero wtedy, kiedy zbierzecie konkretne osoby, bo to jest, jakby siła tego jest to, że ci ludzie są i mogą dyskutować ze sobą. Jakbyś deweloper zada pytanie takie otwarte, które podłapie tester i pyta się, kurde stary, ale to jest straszny case, bo ja o tym w ogóle nie pomyślałem, ale teraz jak ty o tym mówisz, to to wcale się nie da tak łatwo tego przetestować, bo masz, bo ten scenariusz tutaj konkretnie wejdzie w to okno i co my wtedy zrobimy? No i tak ja pierdzieję, no rzeczywiście, nie? I co my wtedy zrobimy? No i w sumie nikt tego nie wie. No właśnie, no wtedy człowiek siada i myśli nad tym. No i dzięki temu możemy, mamy fajną platformę, żeby rozmawiać ze sobą, żeby pokazać, że gdzie te problemy bezpośrednio leżą. Dobra, jeśli będą jeszcze jakieś pytania, to mnie łapcie przy barze. Zostanę jeszcze tutaj chwilę wypić jedno piwo, także chętnie odpowiem na jeszcze jakieś wasze pytania. Ja mam jedno. I jeszcze jedno. A czemu nie? No dawaj. Akurat jesteś dotnetowcem, więc myślę, że to pytanie będzie... nie uważasz, że tutaj przy event stormingu zwykle następuje zmiana architektury? Wydaje mi się, że nie, bo tutaj bardziej chcesz się zastanowić nad problemami, jakie posiadasz, a później jak ty to wdrażasz na produkcję, to według mnie to nie ma znaczenia, czy to jest architektura zdarzeniowa, czy event sourcing, czy robisz to zwykłym CRUD-em. No bo nawet na poziomie bazy danych, ten żądanie to jest jakiś insert, to jakiś update bazy danych, tak? Czym jest zdarzenie? No to jest jakaś konkretna informacja, która jest zapisana. Czy to jest w formie tabelki, czy w formie jakiegoś tam change feeda na przykład na tej tabelce. Read model, no to na przykład jakiś widok na tych danych, tak? To można to dowolnie w architekturze jakby to przenieść. To nie ma znaczenia. Czyli wiadomo, że to się fajniej wtedy robi na zdarzeniach, ale nie trzeba tego robić. Widać wtedy, gdzie mogą być problemy z konkretną architekturą, gdzie ona osiąga ten swój kres, tak? Że już szybko, nie wiem, mamy proces, fragment procesu, który jest czasowo zależny albo bardzo wrażliwy czasowo. Musi się dziać czy to szybko, czy w konkretnym momencie i wiemy, że nasza architektura ma z tym problem, tak? Jeżeli robimy proste krudy, z prostym, nie wiem, JPA czy tym Entity Frameworkiem, no to wiadomo, że to nie działa w tym konkretnym przypadku, to po prostu siądzie. I to od razu widać. Tak, tutaj właśnie jesteś sobie w stanie podzielić jakoś ten problem na mniejsze części. I tą część, która jest realnie trudna, skomplikowana, robić trudniejszymi wzorcami, a tą najprostszą, czyli właśnie to jak było to zdjęcie tutaj z tymi rzędami karteczek, to zrobić to byle jak, zrobić to jakimś CRUD-em, generatorem, scaffoldingiem, czymkolwiek. To nie ma znaczenia. Czy wiesz, gdzie zatrudnić eksperta po prostu? Tak, no wiesz gdzie, jeśli masz na przykład gościa, który, nie wiem, przyjedzie ci z bot tag i rozwiąże ci problem, no to bierzesz go na tą część, tak? I on ci powie, zastosuj takiego rodzaju wzorce, napisz na podstawie tych komponentów, bla, bla, bla. A później jest. Dobra, nie przedłużając tego, dzięki wielkie wszystkim.